Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Minius.ptfo.pl, a to jest kolejny odcinek z cyklu Taktyczne Rewolucje. Widzimy, że tekstury podłoża powoli się doczytują, możemy więc zaczynać. Tym razem postaramy się zdominować linię kolejową, a przynajmniej niewielkie osiedle domków, które znajduje się w jej pobliżu. Dominacja to dość szczególny tryb. Można powiedzieć, że mało battlefieldowy. W dużym stopniu przypomina dominację z serii Call of Duty. Zaryzykowałbym wręcz stwierdzenie, że jest na niej wzorowana. Podstawowa i chyba jedyna różnica jest taka, że w Battlefieldzie etykiety nam ubywają, podczas gdy w Call of Duty wraz ze zdobywanymi i utrzymywanymi flagami przybywają nam punkty, których musimy uzbierać bodajże 200. Tak czy inaczej, DICE wraz z EA zorientowało się pewnie, że potrzebny jest im taki tryb z dość szybkim tempem rozgrywki, aby BF mógł zaistnieć na poważnie w świecie e-gamingu. Dodali więc po 3 flagi do deathmatcha i sprawa załatwiona. Jakby na to nie patrzeć, zmieniają jednak ono zasadniczo styl oraz sposób gry, który będziemy chcieli zastosować. W tym trybie kontrola poszczególnych stref jest równie ważna, albo nawet i ważniejsza niż samo eliminowanie przeciwników. W sytuacji, w której posiadamy 2 flagi, przeciwnik traci 1 tiketa co każde 5 sekund i to niezależnie od tego, ilu w międzyczasie zabijemy. Jeszcze lepiej sprawa wygląda w przypadku 3 flag. Wtedy tracą tiketa co każde 2 sekundy, a to już jest bardzo poważna przewaga. Wiemy już, na czym się koncentrować, przejdźmy więc do samej rozgrywki. To, co już pewnie zauważyliście, albo raczej to, czego nie widzicie, nie jest kolejnym błędem gry. Brak minimapy oraz hitmarkerów oznacza, że wybrałem tryb hardcore. Zrobiłem tak z 2 powodów. Po pierwsze, chciałem skupić się na tym, jak istotna jest znajomość i świadomość mapy, a w szczególności rozmieszczenie przeszkód oraz dostępności kątów, z których możemy być ostrzelani. Drugi powód był bardziej prozaiczny, ale równie istotny. Nie miałem w tamtym momencie odblokowanego tłumika dla MG4, tak więc minimapa pomagałaby znacznie, ale moim przeciwnikom. Część z Was zastanawia się teraz pewnie, skoro nie ma minimapy, to po co cały czas spotuję? Otóż w trybie hardcore robię to tylko i wyłącznie dla siebie. Oko najbardziej nawet wytrawnego gracza nie jest w stanie wyłapać wszystkiego, co dzieje się na ekranie. Jest to związane z tym, w jaki sposób skupiamy swoją uwagę na elementach ruchomych. Tak więc w przypadku, gdy przeciwnik siedzi w krzakach lub jakimś zacienionym miejscu, zauważenie go jest prawie niemożliwe. System spotowania jednak jest w tej kwestii bezlitosny. Wyłapie każdego i w każdej sytuacji. Tak więc, gdy tylko rozpoczyna się animacja, w której mój żołnierz zaczyna machać ręką, wiem, że muszę przygotować się do strzału. Tak jak jednak już wcześniej wspominałem, dzisiaj strzelanie schodzi na drugi plan. Naszym priorytetowym zadaniem będzie zdobywanie i utrzymywanie flag. Aby realizować ten cel, najlepiej jak jest to możliwe, oczywiście trzeba posiadać pewnego rodzaju umiejętności, które zdobędziemy jedynie poprzez praktykę. Niemniej jednak istnieje kilka fundamentalnych zasad, dzięki którym nawet słabsi gracze mogą osiągać w tym trybie niezłe wyniki. Podstawową sprawą jest znajomość i świadomość mapy. Nie chodzi mi tutaj jedynie o rozlokowanie budynków, skrzynek, krzaków, drzew czy schodów. Chodzi bardziej o rozmieszczenie kluczowych elementów pośród tych wszystkich przeszkód. Świadomość mapy natomiast to umiejętność wykorzystania tej całej wiedzy w praktyce rozgrywki. Tak więc, gdy dobiegam na przykład do flagi, chcę od razu wiedzieć, w którym miejscu mógł schować się przeciwnik, z której strony mogę się go spodziewać, z jakich kątów mogę zostać ostrzelany, czy też w którym miejscu może on się odrodzić, gdy flaga jest nadal w jego posiadaniu. Każdy więc nasz kolejny ruch starajmy się planować i analizować z lekkim wyprzedzeniem. Wykorzystujmy w tym celu szczególnie momenty w rozgrywce, które nie wymagają zbytniej koncentracji, tak jak animacja przeładowania, czy też przebiegnięcie dobrze osłonionego odcinka. Przy tempie rozgrywki, jaki serwuje nam dominacja, każdy ułamek sekundy jest niezwykle istotny. Planowanie poszczególnych akcji w sposób istotny odnosi się do sposobu poruszania się. Tak jak dobrze wiecie, wszystkie mapy w trybie dominacji zbudowane są na bazie trójkąta, który wyznaczony jest poprzez flagi Alfa, Brava oraz Charlie. Strefę pomiędzy flagami, czyli wewnątrz tego trójkąta, nazywam strefą śmierci, ponieważ przybywając w niej możemy spodziewać się przeciwnika dokładnie z każdego kierunku. Osobiście staram się do niej wbiegać jak najrzadziej i tylko w uzasadnionych przypadkach. Na przykład na początku rozgrywki, aby jak najszybciej przemieścić się z jednej flagi do następnej, czy też w sytuacji krytycznej, gdy przeciwnik zdominował nas i nie ma innej możliwości powrotu do gry. Poruszanie się po obrzeżach mapy jest o wiele bezpieczniejsze. W ten sposób prowadzimy swego rodzaju ciągłe flankowanie. Dzięki temu znacznie redukujemy ilość kątów, które musimy obserwować. W sposób istotny także możemy skupić naszą uwagę jedynie na pewnym wycinku mapy. Dzięki temu także zyskujemy sporą przewagę i zwiększamy swoje szanse na przeżycie. Poza doborem odpowiedniej ścieżki bardzo ważne jest tempo oraz kierunek, w jakim się poruszamy. Starajmy się nie zmieniać ich zbyt często, ponieważ sama gra toczy się przeważnie według pewnego rytmu. Gdy my przejmujemy daną flagę, przeciwnik najprawdopodobniej znajduje się w pobliżu pozostałych. Obserwujmy więc nieustannie wszystkie, a szczególnie te, które uważamy za zagrożone. Starajmy się przemieszczać w ich kierunku, przewidując w międzyczasie zachowanie przeciwnika. Czy będzie on przesuwał się w naszą stronę i spotkamy się w połowie drogi? Czy też będzie przemieszczał się w kierunku flagi następnej, a my po przejęciu tej podążymy wraz za nim? Taką zabawę w bieganego wygra zawsze ten, kto będzie szybszy i bardziej skuteczny, a przeważnie jest nim ten, kto lepiej planuje swoje działania. Jeśli przeciwnik okaże się sprytniejszy, zazwyczaj oznacza to naszą śmierć. Zaraz jednak po tym, jak zginiemy, chcemy jak najszybciej powrócić na pole walki. Warto jednak wtedy poświęcić sekundę lub dwie na obserwację minimapy i analizę aktualnej sytuacji. Osobiście bardzo rzadko odradzam się na innych żołnierzach mojego zespołu, chyba że mogę się z nimi komunikować i wiem, że sytuacja jest bezpieczna. Z opcji takiej korzystam także w momentach, gdy widzę, że w danym rejonie niezbędne jest wsparcie lub utrata flagi grozi przegraniem rozgrywki. W pozostałych przypadkach wybieram odrodzenie w losowo wybranym miejscu. System respawnu w najnowszym Battlefieldzie nie jest idealny, tak więc niesie to ze sobą pewne ryzyko. Stwarza jednak także pewne możliwości, szczególnie w sytuacji, gdy przeciwnik przejął wszystkie flagi. W takim momencie kilku naszych żołnierzy może pojawić się w totalnie odmiennych pozycjach, zaskakując i dezorientując drużynę przeciwną, która w jednym momencie zaczyna tracić wszystkie flagi. Przypomnijcie sobie, jak często zdarzało się wam z totalnej dominacji przejść do całkowitej defensywy i odwrotnie. W kilka chwil przejąć wszystkie flagi Alfa, Brava oraz Charlie. Taki dynamizm zmian w dominacji wpisuje się w pewnym stopniu w naturalny rytm tego trybu, o którym mówiłem wcześniej. Jest jednak kilka sposobów, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, nie tracąc dominującej pozycji. W sytuacji, gdy kontrolujemy dwie flagi, możemy zrezygnować z ataku na trzecią, czekając na ruch przeciwnika. Wtedy, gdy postanowi zaatakować naszą, będziemy w lepszej pozycji do jej obrony. W sytuacji, gdy zaatakuje drugą z nich, mamy do wyboru pomóc w jej obronie lub też zaatakować tą, którą właśnie opuścił. W przypadku, gdy posiadamy trzy flagi, sprawa wygląda podobnie. Pamiętając, że czas gra na naszą korzyść, czekamy przy jednej z nich na ruch przeciwnika. Wcześniej czy później zacznie on przejmować jeden z punktów. Nie podejmujmy jednak wtedy pochopnych działań, aby nie dopuścić do sytuacji, w której utkniemy pomiędzy dwoma przejmowanymi flagami. Tak długo jak posiadamy większość z nich, to my jesteśmy bliżej zwycięstwa. Oczywiście istnieją wyjątki od tych zasad, w sytuacji gdy przeciwnik mocno przeważa, a rozgrywka w szybkim tempie zmierza ku końcowi, ale jeżeli będziemy stosować je w trakcie, najprawdopodobniej do tego nie dopuścimy. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, jest umiejętność dobrania i wykorzystania odpowiedniej klasy oraz gadżetów żołnierza, którym przyjdzie nam grać. W tej rozgrywce zdecydowałem się na supporta, nie zapominam więc co chwilę rzucić skrzynki z amunicją, a Airburst idealnie sprawdza się do przeprowadzania rekonesansu czy też likwidowania skampionych snajperów. Na tej mapie równie dobrze sprawdziłby się inżynier z RPG-iem czy też FGM. Wszelkiego rodzaju materiały wybuchowe w połączeniu z aktywnym systemem destrukcji pozwoli nam otworzyć nowe przejścia, a tym samym zyskać sporą przewagę, zaskakując przeciwników. Tak jak mówiłem na początku, wygrywa ten, kto lepiej przewiduje. Starajmy się więc pozostać tak nieprzewidywalni, jak to tylko możliwe. Podsumowując tę rozgrywkę widzimy, że tym razem moja drużyna okazała się sprytniejsza. Pomimo początkowych trudności, lepiej udało nam się opanować mapę, a dzięki lepszej organizacji mogliśmy skutecznie blokować działania przeciwnika. Tak jak w każdym trybie, tak i w dominacji. Bardzo istotna jest współpraca w ramach zespołu, starajmy się więc grać tak, aby wykorzystywać stwarzane nawzajem sobie okazje oraz nie generować dodatkowych problemów, szczególnie w trudnych sytuacjach. Jak już dobrze wiemy, przewidywanie działań przeciwnika nie jest łatwe, starajmy się więc grać tak, aby nie tracić cennego czasu na przewidywanie działań w ramach naszego własnego zespołu. Powoli żegnając się, życzę Wam właśnie takich rozgrywek i takich współtowarzyszy na polu bitwy. Jeżeli spodobał Wam się ten film, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować oraz dodać portal do ulubionych. Czekam także na Wasze komentarze, uwagi oraz opinie. Każda z nich będzie dla nas bardzo cenna, pozwoli nam się rozwinąć oraz przygotować materiał, którego najbardziej oczekujecie. Tymczasem odmeldowuję się, Minius.ptfo.pl.